Witam serdecznie z tej strony Damian Stelmach. W naszej dotychczasowej przygodzie z serwerem Linux, a dokładniej dystrybucją Ubuntu, koncentrowaliśmy się na konfiguracji systemu oraz usług z wykorzystaniem tekstowego interfejsu użytkownika, to znaczy klepaliśmy komendy i polecenia, aby uzyskać konkretny rezultat. W mojej ocenie to zdecydowanie najlepszy sposób na to, aby administrować systemem Linux. Natomiast z doświadczenia wiem, iż część osób, szczególnie tych rozpoczynających swoje przygody w IT, woli graficzne interfejsy użytkownika. Również dla takich początkujących adeptów sztuki informatycznej, świat Linuxowego oprogramowania przygotował rozwiązania, które pozwalają w znacznym stopniu, bez znajomości poleceń konsoli, zarządzać systemem, użytkownikami czy konfigurować usługi sieciowe. Te rozwiązania postaram się wam przybliżyć w kilku najbliższych odcinkach. Ta krótka, bo zaledwie kilku odcinkowa seria, stanowić będzie swoisty spin-off do serii Ubuntu Server. Ubunciak nadal będzie tutaj naszą gwiazdą, naszym głównym bohaterem, ale wspomagać go będą graficzne nakładki webowe. Dzisiaj poznamy pierwszą z nich. Przywitajcie Webmina. Partnerem dzisiejszego odcinka jest właściciel marki Rapid DC, oferującej szeroko rozumiane usługi hostingowe. Ta prężnie rozwijająca się polska firma oferuje swoim klientom nowoczesne rozwiązania w zakresie usług online w przystępnych cenach. Obecnie w promocji Rapid Zadychę można u nich wyhaczyć hosting z domeną za 10 zł na rok, albo też VPS z domeną za dyszkę miesięcznie. Całkiem niedawno firma uruchomiła dla VPS-ów usługę Backup Snapshot, dzięki której po pierwsze eliminujemy ryzyko utraty danych, no a po drugie, w łatwy sposób jesteśmy w stanie przywrócić ostatnią działającą konfigurację w panelu administratora. Atrakcyjny cenowo hosting oraz VPS-y no to oczywiście nie wszystko. Nasz dzisiejszy partner oferuje swoim klientom przestrzeń na dane w chmurze, serwery dedykowane, certyfikaty SSL a także usługi dodatkowe, w tym administrowanie infrastrukturą IT u klienta. Wiemy już, jak załapać się na dobry i atrakcyjny cenowo hosting, tak więc możemy teraz skupić się już na zasadniczej części dzisiejszego odcinka. WebMin to webowa nakładka graficzna, dzięki której możemy w dość dużym zakresie za pomocą przeglądarki internetowej wykonywać codzienne czynności administracyjne w systemie Linux. Jak możemy przeczytać na stronie projektu, głównym jego twórcą jest niejaki Jamie Cameron, natomiast cały pakiet zawiera również poprawki językowe zrealizowane przez innych twórców, no a także moduły firm trzecich. Naszym zadaniem będzie dzisiaj instalacja oraz podstawowa konfiguracja webmina na serwerze działającym w sieci lokalnej. Pod hasłem podstawowa konfiguracja mam na myśli ogarnięcie nazwy domenowej dla naszego webmina, no i uruchomienie szyfrowanego połączenia HTTPS, tak aby było bezpiecznie. To wbrew pozorom całkiem sporo roboty, no bo musimy ogarnąć CERTA, skonfigurować wirtualnego hosta, no i utworzyć domenę. Wszystko to, no poza instalacją oraz certyfikatem, ogarniać już będziemy w samym webminie, tak więc będziemy mieć okazję sprawdzić go w boju. Na sam koniec podejrzymy pliki z konfigami, no i sprawdzimy, czy i jakie spustoszenia w nich poczynił webmin. Do dzisiejszego lab'a zaopatrzyłem się w najnowszą LTS-ową wersję Ubuntu, czyli 2004. Natomiast jeśli nadal korzystacie z 18, no to nie ma problemu, ponieważ instalacja i konfiguracja będzie wyglądać dokładnie tak samo. OK, maszyny gotowe? No to startujemy. W pierwszej kolejności musimy sobie oczywiście naszego webmina zainstalować. Natomiast zanim wydamy w konsoli polecenie sudo apt install webmin, musimy dodać do repozytorium oprogramowania, a właściwie do listy repozytoriów, link do webmina. Po drugie, musimy dodać do systemu klucz GPG, którym podpisane jest repozytorium webmina. Bez tego instalacja nie będzie możliwa. Odpalmy sobie zatem do edycji plik source.list, znajdujący się w katalogu etc i dalej apt. Link do repozytorium najlepiej jest pobrać z oficjalnej strony projektu, tak aby nie było problemu z literówkami. To jest link, który nas interesuje. Skopiujmy go sobie zatem. No i następnie wklejmy do naszego pliku. Wyjaśnijmy sobie może, co tutaj mamy. Deb to rodzaj pakietów stosowanych w dystrybucjach opartych na Debianie. Ubuntu jest właśnie taką dystrybucją. Deb bez dopisku src, no to są pakiety skompilowane, czyli takie, które są gotowe do instalacji. Kolejna część, no to jest już link do określonych pakietów, no a dalej jest kodowa nazwa dystrybucji. W tym wypadku jest to nazwa kodowa Debiana i to z 2005 roku. What? Spokojnie, to nie jest tak, że instalować będziemy soft przeznaczony na systemy sprzed kilkunastu lat. Po prostu pierwsza wersja była nadebiana, no i tak już zostało. Nie ma powodów do obaw. Ostatnia aktualizacja webmina była całkiem niedawno. Na koniec mamy jeszcze informację, że pakiety webmina zawierają elementy oprogramowania należące do firm trzecich. No ok, możemy sobie już zapisać zmiany w tym pliku, no i go zamknąć. Teraz musimy dodać wspomniany klucz, bo jak go do systemu nie dodamy, no to instalacja pakietu ze źródła będzie niemożliwa. Do tego, aby pobrać klucz, użyjemy sobie polecenia sudo wget. Tego polecenia jeszcze nie używaliśmy, natomiast jego zasadniczą funkcjonalnością jest możliwość pobierania plików ze źródła, które podajemy jako parametr polecenia w postaci linku. Ponownie link skopiujemy sobie ze stronki, to jest ten link, no i go wkleimy, tak aby nie było obaw o błędy. Klucz pobrany, musimy go jeszcze dodać do systemu, wydając polecenie sudo apt-key z nazwą tego klucza. No i pięknie. Faza przygotowań do instalacji za nami. Teraz jeszcze zaktualizujemy sobie informacje o pakietach w naszych źródłach, no i po chwili możemy rozpocząć już instalację. Tym razem dodam do polecenia na końcu opcję y, dzięki temu nie będzie trzeba potwierdzać chęci instalacji. Instalacja chwilę trwa, no bo to jednak sporo materiału do przerobienia. Natomiast zakładając, że nic nam się w jej trakcie złego nie wydarzy, np. awaria NETA, no i proces zakończy się powodzeniem, no to dostajemy od systemu taki komunikat zwrotny wraz z adresem, no i numerem portu do połączenia. Jeśli na maszynie jest Firewall, no to należy zadbać, aby ten port przez nią przepuścić. U mnie Firewall nie działa, tak więc nie powinno być problemu z połączeniem. Zanim zobaczymy, jak wygląda panel administracyjny, zainstalujmy sobie jeszcze na maszynie Apache. Co ważne, nie jest on potrzebny do samego działania webmina, ponieważ ten do uruchomienia i pracy wykorzystuje oprogramowanie o nazwie miniserve, natomiast ja chcę dla naszego webmina zrobić szyfrowane połączenie na wirtualnym hoście wraz z nazwą domenową i do tego właśnie Apache będzie potrzebny. Okej, okay, wszystko co potrzebne mamy już zainstalowane. Przeskakujemy sobie zatem do windy, no i zobaczmy jak to cudo wygląda no i działa. U mnie sieć ustawiona jest tak, jak widzicie. To standardowa konfiguracja podlaby. Rzecz jasna, dobór adresacji jest tutaj totalnie dowolny. Pamiętać tylko należy o tym, aby hosty się w sieci widziały i będzie GIT. Aby używać tej podanej przez webmina nazwy, czyli Ubuntu, to należy dodać do poznanego ostatnio pliku hostów na windzie zapis informujący system, że nazwa Ubuntu to adres 10.0.1. Można się oczywiście bez tego obejść i używać samego IP'ka, ale tak dla przypomnienia dodajmy sobie odpowiedni wpis do tego pliku. Pamiętajcie, że aby zapis do pliku był możliwy, musimy uruchomić notatnik na prawach admina, bo inaczej będzie lipa. Tutaj zmieniamy sposób wyświetlania na wszystkie pliki, no i edytujemy naszego hostca. Dodajemy odpowiedni wpis. No i gotowe. OK, plik uzupełniony, no to zapisujemy zmiany i zamykamy dziada. Teraz odpalamy cokolwiek, co zowie się przeglądarką internetową, no i spróbujemy połączyć się z naszym Ubuntu. Tutaj pamiętajmy o https na początku. Domyślnie webmin wykorzystuje właśnie ten protokół do komunikacji. Teraz nazwa domenowa naszego serwera. Dwukropek, no i numer portu na jakim webmin nasłuchuje, czyli 10 tysięcy. Coś nam się tu pojawiło. Co prawda to tylko albo aż info o problemie z certyfikatem, no ale w tym wypadku to tylko, bo dla nas jest to info, że mamy kontakt z bazą. Yy, to znaczy z serwerem. Błąd certa nie jest niczym zaskakującym dla tych, którzy widzieli siódmy odcinek Ubuntu Server. Wybieramy opcje zaawansowane, akceptujemy ryzyko, no i mamy ekran logowania. Podajemy login i hasło do systemu. No i po chwili... mamy już dostęp do Ubunciaka z nieco innej perspektywy. W centralnej części mamy podstawowe staty dotyczące systemu, a w menu po lewej stronie całą masę przeróżnych elementów konfiguracyjnych. Okej, okay, słuchajcie, co prawda mamy już dostęp do webmina, a właściwie powinniśmy powiedzieć do serwera z poziomu webmina, ale jak widzieliście, aby się do niego dostać, musieliśmy po pierwsze użyć przedrostka HTTPS określającego protokół. Gdybyśmy podali adres bez https no to przekierowani zostalibyśmy na startową stronę Apache. A o tym, dlaczego tak się dzieje, mówiłem ostatnio przy konfiguracji wirtualnych hostów na Ubuntu. Po drugie, musieliśmy do połączenia użyć gniazda, a nie samego adresu IP. Tak, tak słuchajcie, adres IP lub nazwa domenowa plus numer portu aplikacji to jest właśnie gniazdo. No a po trzecie, mamy błąd certyfikatu. Z tym wszystkim da się żyć, ale mnie osobiście to nie pasuje, dlatego zobaczymy teraz, jak do naszego webmina podłączyć inną nazwę domenową, dołączymy do tego wszystkiego certa, który sami wygenerujemy, no i sprawimy, aby nie było konieczne podawanie numeru portu do połączenia prawie wszystko co będzie nam potrzebne zrobimy z poziomu Webmina. Jedynie certyfikat wygenerujemy w konsoli. Szczerze mówiąc, nie odnalazłem w samym Webminie możliwości wygenerowania certyfikatu dla konkretnej domeny, chociaż jak widzimy tutaj, teoretycznie w formularzu jest taka opcja. Mnie z tak wygenerowanym certyfikatem nie udało się przejść błędów w przeglądarkach pomimo dodania certa do zaufanych w systemie jako, że przez dwa ostatnie odcinki serii Ubuntu generowaliśmy certyfikaty, ja nie będę się tutaj już powtarzał i tłumaczył wszystkich opcji. Wkleję po prostu polecenie generujące certyfikat i tyle. Certyfikat i klucz ponownie zapisuję w osobnych plikach. Ich nazwy widzicie właśnie na ekranie. Ok, certyfikat gotowy. To tyle jeśli chodzi o konsolę na ten moment. Wracamy do windy, no i zobaczmy, jak to wszystko poogarniać. Na początek ważna uwaga. Jeżeli zainstalowaliśmy jakiś soft na serwerze po instalacji webmina, no to zanim on pojawi się na liście usług, te siedzą tutaj w sekcji serwery, musimy webmina i jego moduły odświeżyć. My instalowaliśmy Apache po webminie i jak widać nam go tutaj brakuje. Musimy zatem za pomocą tej opcji moduły odświeżyć, no i po chwili wszystko powinno być OK. Jest. Mamy naszego Apache'a, czas zatem na konfigurację. Zaczniemy, słuchajcie, od uruchomienia odpowiednich modułów serwera webowego oraz konfiguracji pliku wirtualnego hosta. Maszyna, na której dzisiaj pracuję, jest zupełnie świeżutka. Dlatego też, zanim utworzymy plik hosta, musimy włączyć to i owo. No bo jeśli tego nie zrobimy, no to pewne opcje konfiguracyjne zwyczajnie nie będą dostępne. Przechodzimy sobie do konfiguracji globalnej Apache'a. No i z listy dostępnych modułów zaznaczamy proxy i proxy HTTP. Jeszcze jedna opcja, aby działało szyfrowanie, czyli SSL. Ok, uruchamiamy zaznaczone moduły, klikając w ten przycisk. Teraz musimy utworzyć sobie plik wirtualnego hosta dla naszego webmina. Do tego posłuży nam ta zakładka. Tutaj podajemy numer portu, na którym host będzie nasłuchiwał. No i oczywiście będzie to port 443, czyli standardowy port szyfrowanej komunikacji HTTP. Dokument root pozostawiamy pusty. Tak, dobrze słyszeliście, niczego tutaj nie będziemy zapisywać. Dalej potrzebna będzie nazwa hosta. No i to tak naprawdę tyle. Zobaczcie tutaj, WebMin pozwala definiować, gdzie i jak zapisywać pliki hostów. Zobaczymy potem w konsoli, czy tak faktycznie będzie i czy nasz plik hosta zostanie zapisany w znanej nam już lokalizacji. To tyle, tworzymy hosta. No jak widać, został utworzony, teraz musimy go sobie jeszcze nieco zmodyfikować. Aby można było korzystać z nazwy domenowej bez dodawania numeru portu, musimy ustawić sobie na maszynie tzw. Reverse Proxy. Pojęcie serwera Proxy prawdopodobnie każdy z was zna. Jest to pośrednik, który odbiera żądania od klientów, no i przekazuje je do właściwego serwera, np. serwera www, jeśli mówimy tutaj o aplikacjach webowych. Reverse Proxy również to robi, to znaczy odbiera żądania od klientów, ale nie znajduje się po stronie klienta, tak jak zwykłe proxy i nie działa w jego imieniu. Taki Reverse Proxy znajduje się po stronie serwerów i działa na ich rzecz. Odbiera żądania od klientów, no i przekazuje je dalej do określonej maszyny w sieci. Pytanie zatem, po co nam to, skoro i tak mamy jeden serwer? No chwila, nikt przecież nie powiedział, że taki mechanizm działać musi na większej ilości maszyn. Może on być również uruchomiony na jednej i przekierowywać ruch wewnątrz systemu. My to wykorzystamy do przekierowania z adresu domenowego webmin.srv na adres IP i numer portu serwera. Wiem, że nie jest to fachowe określenie, ale ja to nazywam takim wewnętrznym przekierowaniem. Żądanie przychodzi na adres webmin.srv, czyli na 1001, no i port 443, a następnie przekazywane jest do gniazda 10001 z portem 10000. Ok, trochę się nagadałem, czas na działanie. Uruchamiamy sobie sekcję aliasy i przekierowania, no i tutaj potrzebujemy tych dwóch elementów formularza na samym dole. Jeśli ich nie widzicie na swoich maszynach, no to znaczy, że moduły proxy i proxy HTTP są wyłączone. Local path, no to będzie katalog główny. Natomiast remote URL, no to będzie pełne gniazdo, czyli HTTPS, potem IP serwera, no i numer portu po dwukropku. Ważne, słuchajcie, aby na końcu dodać jeszcze slasha. Jeżeli go zapomnimy, no to to wszystko nam nie zadziała. Dokładnie to samo, słuchajcie, robimy na dole. Gotowe. Zapisujemy zmiany. Teraz musimy uruchomić sobie szyfrowanie, zatem sekcja Opcje SSL, na dalej ścieżki do certyfikatu oraz klucza. Gotowe. Zapisujemy zmiany. Bardzo fajne w tym webminie jest to, że poza graficznym interfejsem użytkownika mamy również dostęp do konsoli, a także plików konfiguracyjnych, a dzięki temu mamy pełną możliwość konfiguracji, nawet jeśli danej opcji nie znaleźliśmy w GUI. Tą możliwość oczywiście wykorzystamy, ponieważ do pliku konfiguracji hosta dodać musimy jeszcze dwie linie, dwie opcje, których ja osobiście w GUI nie znalazłem. Odpalamy sobie zatem plik hosta, no i na końcu dopisujemy takie dwie linie. SSL. Proxy Engine, ustawione oczywiście na ON, no a dalej, Proxy Preserve Host, również ustawione na ON. SSL Proxy, no to sprawa oczywista, chodzi po prostu o uruchomienie silnika SSL na serwerze proxy. Natomiast ta druga opcja uniemożliwia podmianę nagłówka host w żądaniu strony. Jeśli tego nie włączymy, nagłówek może być przez proxy zmieniany, a w naszym przypadku to spowoduje niewłaściwe działanie i błąd serwera. Tak dla wyjaśnienia, te dwie linie tutaj to są informacje, gdzie przekierować ruch no i je dodawaliśmy za pomocą formularza. Ok, tyle jeśli chodzi o plik konfiguracyjny wirtualnego hosta. Zamykamy go. No i warto to jeszcze wszystko poodświeżać. Dobra, teraz machniemy sobie strefę DNS. Tutaj to ogarnia się bardzo, bardzo szybko. Zanim jednak konfig, no to musimy sobie binda, czyli Linuxowego DNS-a zainstalować. Wybieramy sekcję Unused Modules. No i mamy tutaj listę oprogramowania, które możemy sobie wrzucić na Linuxa. Wybieramy na razie to, co nas interesuje, czyli bind, no i klikamy zainstaluj. System najpierw sprawdza potrzebne pakiety, no a kiedy pojawi się info o tym, jakie będą zainstalowane, możemy rozpocząć proces instalacji. Kiedy proces się zakończy, no to pamiętajmy o tym, aby odświeżyć moduły, bo inaczej nasz świeżo zainstalowany soft nie będzie widoczny z poziomu webmina. Ok, sofcik odświeżony, przechodzimy zatem do sekcji Servers, no i wybieramy Binda. Zaczynamy od utworzenia nowej strefy, tak więc klikamy sobie w Create Master Zone. Pierwszą informacją jaką musimy podać, no to jest oczywiście nazwa naszej domeny. Records File pozostawiamy bez zmian, natomiast w Master Server podajemy adres serwera DNS, który będzie autorytatywny dla naszej domeny. Pamiętamy z poprzedniego odcinka, że takie serwery mają adresy NS lub też DNS z numerami, no i dalej nazwą domeny. Tak więc ja tutaj zapiszę sobie ns1.webmin.srv. Tę opcję tutaj pozostawię bez zmian, a dzięki temu automatycznie zostanie dodany zapis w rekordzie NS naszej strefy. Adres e-mail też muszę zapisać, no bo inaczej będzie błąd. Tak więc wpiszę tutaj po prostu root.no i nazwa domeny. To tyle. Klikamy Create, no i strefa gotowa. Do pełni szczęścia musimy dodać sobie jeszcze dwa rekordy typu A: rekord ns1, no i rekord mapujący adres IP serwera na jego nazwę. Tutaj również nie jest to specjalnie skomplikowane, bo wystarczy wybrać sekcję Addresses, no i tutaj mamy formularz ułatwiający nam działanie. W Name wpisujemy ns1 na no adresie IP serwera. Ok, rekord ns1 gotowy. Teraz jeszcze pusty rekord. Też jest. OK, cała nasza strefa powinna już działać, chociaż jeszcze tutaj zastosujemy konfigurację, a następnie wdrożymy nowe ustawienia dla strefy. Kolejnym elementem konfiguracji będzie dodanie naszej domeny do zaufanych przez webmina. To sobie ogarniemy przez jego konfigurację i dalej sekcję Trusted Refers. Tutaj podajemy po prostu nazwę domeny, no i tyle. Zanim to wszystko potestujemy, musimy jeszcze wskazać nowy certyfikat dla webmina. Jeśli tego nie zrobimy, no to po zalogowaniu się możemy mieć problem, bo webmin będzie chciał korzystać ze swojego domyślnego certa, co spowoduje błąd w przeglądarce. No a skoro robimy konfig po całości, no to również uwzględnijmy to. W ustawieniach SSL zmieniamy tylko ścieżki certyfikatu oraz klucza. OK, to tyle. Zapisujemy zmiany. Hola, hola, jak to mawiają Hiszpanie? Cóż tu się porobiło? Mamy komunikat o braku możliwości połączenia. Spoko. Mamy komunikat, bo zmieniliśmy ustawienia. Domena Ubuntu z certyfikatem nie jest już dostępna dla webmina, stąd też mamy taki błąd. Wystarczy teraz podać w adresie poprawną nazwę no i będzie git. Dokładnie tak. Jesteśmy teraz z powrotem. Jeszcze jedna kwestia związana z samym certem. Aby przeglądarka nie waliła nam tutaj błędami, dodamy go sobie do systemu. Zrobimy to dokładnie tak samo jak ostatnio. To znaczy, w pierwszym kroku wyeksportujemy certa z przeglądarki do pliku. Ok, a teraz za pomocą magazynu certyfikatów dodamy go do systemu. Nie omawiam tutaj już szczegółów, no bo to obgadaliśmy w siódmym odcinku o Ubuntu Server. Gotowe. Teraz uruchamiamy na nowo przeglądarkę. No i jest git Mayones. Przeglądarka błędami już nam nie sypie. OK, słuchajcie, na koniec pozostała nam jeszcze jedna kwestia, a mianowicie automatyczne przekierowanie z http na https. -a. To będzie znowu dokładnie taki sam sposób, jak robiliśmy w siódmym odcinku Ubuntu. Tym razem jednak wykorzystamy defaultowy plik wirtualnego hosta i nie będziemy tworzyć nowego. Edytujemy sobie zatem ten plik, no i dopisujemy redirect permanent slash. No i dalej pełna nazwa domeny łącznie z protokołem https. Ok, zapisujemy zmiany, restartujemy ustawienia, no i zaraz zobaczymy, czy nam to wszystko zadziała. Uruchamiamy nową kartę, a jako protokół podajemy http. Jest kłudeczka, a to znaczy, że przekierowanie działa. Super, podstawowa konfiguracja webmina gotowa. Konfiguracją innych niż Apache oraz DNS usług zajmiemy się w kolejnym odcinku, teraz natomiast wróćmy na chwilę do konsoli i zobaczmy jak i gdzie zapisywane są nasze konfigi. Najpierw wirtualny host. Jak widać, zapisany jest tam, gdzie miał być, no i do tego nazwa jest taka, jak trzeba. Zawartość pliku oczywiście znamy, bo ją modyfikowaliśmy, ale jakby co, można ją sobie tutaj również podejrzeć. Jak widzimy, niczego nam webmin nie pozmieniał. W przypadku DNS-a jest nieco inaczej. Info o strefach jest co prawda zapisane w pliku named.conf.local, tak jak robiliśmy to ostatnio, widzicie to właśnie na ekranie, natomiast inaczej jest w przypadku plików stref, co też zresztą widać. Te mają dopisek hosts. No i nie są przechowywane w katalogu bind, ale w katalogu var, lib i bind. Jak znam życie, pewnie da się to przekonfigurować, ale nie sądzę, żeby miało to jakikolwiek sens. Zobaczmy zatem jak wygląda plik strefy No w sumie wiele się nie różni od tych naszych. Natomiast istotne są tutaj dwie kwestie. Po pierwsze, zwróćcie uwagę, że tutaj nie ma małp, tylko są pełne nazwy domeny. Małpa w plikach stref jest właśnie od tego, aby zwracać nazwę domeny, ale jak widzimy tutaj jej nie ma. Wszędzie jest pełna nazwa. Druga kwestia, myślę, że ważniejsza, dotyczy tego, co mówiłem ostatnio. Powiedziałem Wam, że w rekordzie SOA podajemy nazwę strefy. To nie jest do końca pełne info, bo gdybyśmy pracowali w necie lub też konfigurowali takiego laba na kilku maszynach, no to w SOA powinniśmy podać adres serwera autorytatywnego dla domeny. Ja podałem tylko nazwę domeny, bo to wystarczy, kiedy pracujemy na tej samej maszynie. Natomiast faktem jest, że zasadniczo w tym rekordzie powinniśmy podawać adres serwera autorytatywnego dla strefy. Tak czy inaczej, dzięki Paweł, że zwróciłeś mi na to uwagę w komentarzu pod poprzednim filmem. Pozdrawiam serdecznie, jeśli oglądasz. Okej, okay, słuchajcie, na dzisiaj kończymy tą wstępną zabawę z webminem. Już niedługo powrócimy z kolejnym odcinkiem i zobaczymy jak to narzędzie sprawdza się w codziennej pracy admina. Dziękujemy za współpracę naszemu dzisiejszemu partnerowi. Niech hasło rapid za prowadzi Was przez resztę dnia. Oczywiście wielkie podziękowania również dla wszystkich patronów. Tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia niebawem.